Zabójca wciąż na wolności. Jest nagroda za informację poszukiwania Jacka Jaworka. Policja wyznaczyła nagrodę. Trwają poszukiwania podejrzanego o zabójstwo trójki osób Jacka Jaworka. Komendant wojewódzki policji w Katowicach wyznaczył 20 tysięcy złotych nagrody za informacje, które pomogą w zatrzymaniu mężczyzny. Od wtorku Jacek Jaworek jest poszukiwany listem gończym. Jacek Jaworek jest poszukiwany od 10 lipca. Mimo szeroko zakrojonej akcji policji mężczyzny dotychczas nie udało się ująć. Dlatego policja wyznaczyła nagrodę. 20 tysięcy złotych nagrody za informacje, które pozwolą zatrzymać podejrzanego o zabójstwo Jacka Jaworka, informuje na Twitterze śląska policja. Jeśli ktoś ma informacje na jego temat, proszony jest o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym numer 798031306, napisano. Morderstwo rodziny w Borowcach. Wyniki sekcji zwłok. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że przyczyną śmierci członków rodziny Jacka Jaworka były rany postrzałowe, przekazała w piątek prokuratura okręgowa w Częstochowie. Sprawca oddał w sumie 10 strzałów. Broni, z której dokonano zbrodni, na razie nie odnaleziono. Jacek Jaworek z zarzutem potrójnego zabójstwa. Do tragicznych zdarzeń doszło w miniony weekend, w nocy z piątku na sobotę. 52-latek miał zastrzelić swojego 44-letniego brata, jego żonę oraz ich 17-letniego syna. Drugi syn 13-latek zdołał uciec. Policja rozpoczęła poszukiwania Jacka Jaworka. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Prokurator zdecydował o zaocznym przedstawieniu mu zarzutów potrójnego zabójstwa, co stało się podstawą wniosku o aresztowanie, zaakceptowanego we wtorek przez sąd. Jacek Jaworek poszukiwany. Apel policji do mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona. Policja zwróciła się z apelem do mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona w powiecie częstochowskim oraz innych osób, aby w godzinach 18.006.00 przez kilka kolejnych dni powstrzymali się od przebywania na terenach leśnych w tej miejscowości. Ma to związek z działaniami służb w zakresie poszukiwań Jacka Jaworka oraz użyciem w tym miejscu specjalistycznego sprzętu. Specyfika tych czynności wymaga, aby były prowadzone w nocy, nie mogę jednak ujawnić szczegółów, przekazał młodszy aspirant Kamil Sowiński z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.